Szedł dalej z Wyrtała śpiewający drogą mleczną w dół, aż zeszedł ku szczytom na skalne perci i wstąpił w głębinę Tatr. Dziadku, jakbyś mieszkał z nami, mógłbyś mi czytać na dobranoc. No mamusia ci czyta. Wiem, ale jej się zawsze śpieszy, a ty i tak leżysz. Moglibyśmy mieć pokoje obok siebie. Asia, chodź już. Dobrze, mamo. Do widzenia, dziadku. Bardzo byś chciała, żebym zamieszkał z wami? Bardzo. Ale dlaczego dziadek nie może mieszkać z nami? Tata ciągle pracuje za granicą, a my siedzimy jak takie dwie... Jak takie dwie co, młoda damo? Nic. A co ci przeszkadza, dziadek? Asiu, dziadek nic nie przeszkadza. Ale dziadek ma już swoje lata i ja nie wiem, czy ja zdołałabym się opiekować i tobą, i nimi. Ale tutaj się nikt nim nie opiekuje. Ale tutaj dziadek jest u siebie, kochanie. A nie jest ci smutno, że dziadek tak leży? Jest, ale widocznie jest już zmęczony. A kiedyś było inaczej? Tak. Kiedyś twój dziadek był bardzo elegancki i sprytny. Nawet za bardzo. Jak wrócimy do szkoły, to będzie tak. Bania, bania, bania. Z niemieckiego, z angielskiego, ze wszystkiego. Stara nie dalej. Chyba niezłobliwa się szykuje. Niby stara, ale skupałabym go. Ty byś wszystko skrupała. Sucharek? Sucharek? Ona woli szczupłych. Ale ja ci coś do żarcia proponuję. Dawaj. Aż być. To co zwykle, panie Janie? Podwójną. Co polecasz, dziadku? Dla ciebie? Nalej mu mleka. Nie, ci się chyba pomyliło. To samo. W twoim wieku piłem tylko mleko i daję słowo, wyszło mi to na dobre. Jak coś nie widać. Nóżki do przodu i mocno uderzamy na zmianę. Idź! Idź! Co? Trzy! Go! Nóżka do przodu. Wymach. Idź! Ni! Co? Ja na nogi. Hop! Idź! Ni! Co? Pudle przy! Pamiętajcie, karate to nie tylko kopanina. W karate liczy się przede wszystkim siła umysłu. I najważniejszy jest tutaj szacunek. Ćwiczymy dalej. Os! Os! Wymach. A teraz stajemy się niewidzialni i pójdziemy troszeczkę pohandlować. Pan Janek, przypuszczam. Witam, Arleta Magnes. Poznaliśmy się z internetu. Pani pozwoli?
Jasiu? To może się przejdziemy? Z przyjemnością. Lir też spala, panie Jasiu? Podać coś jeszcze? Daj pan to mleko. Jeszcze tutaj. Ale mówiłem pani, że sprawa mojego mieszkania nie jest do końca jasna. Chodzi tylko o podpisanie umowy i będzie po wszystkim. Po tobie, Jasiu, po tobie. No tak, ale ja nie pamiętam, czy to będzie możliwe. Z naszymi prawnikami wszystko jest możliwe. I jeszcze tutaj, proszę. O, tu. Dziękuję bardzo, Jasiu. Dziękuję. W porządku? Tak. Mamo. Słucham cię, kochanie. Poczytasz mi, jak skończę? Asiu, mamusia jest dzisiaj taka zmęczona. Może jutro, co? No i ty też nie siedź długo, dobrze? Dobranoc, kochanie. Jakbyś był młodszy, na pewno byś coś wymyślił, żeby mieszkać z nami. Polityka firmy jest taka. Dziadki podpisują dokumenty, a mamy ładnie wyglądać. A gdzie się tego nauczyłaś? Z ławki. Obserwacji. Ej, patrz. Ale trybkę tą fajną. No? Buty ma o wiele lepsze. Nie. Nie rozumiem. Co ci w ogóle do głowy strzeliło? Sprzedać mieszkanie? I to jeszcze w centrum miasta? Przecież i tak mają budować tu basen miejski. No i co z tego? Przydaliby ci jakieś inne, zastępcze. Mieszkanie było w rozsypce, nie przymierzając jak ja. A ci z miasta proponowali mi dom opieki społecznej, że niby sobie nie radzę. No i co im powiedziałeś? No, że mam gdzie mieszkać. Zanieś coś jeszcze do samochodu? Nie, tę dużą walizę ja sam biorę. Tato, ale może spodnie byś założył, co? Są w samochodzie. Asia wyniosła. Pędzał wróble od królewskiej głowy. Dobranoc, Asiu. Dobranoc. Dobranoc, tato. Dobranoc. I żyli długo i szczęśliwie. Jak my teraz? No, po cichu chciałbym wierzyć. A dlaczego mieszkałeś sam? Nie było ci smutno bez mamy? Kiedyś wyjechałem i zostawiłem twoją mamę samą z kłopotami. Kiedy wróciłem, nie byliśmy już najlepszymi przyjaciółmi. Mama się pogniewała? No i miała rację. Ale gdy się ty urodziłaś, dałem słowo sobie i twojej mamie, że zrobię wszystko, żebyśmy znowu byli jedną rodziną. A jak dziadek daje słowo... To co? Dotrzymałeś słowa. Mm-hmm.